stanie otworzyć nasze biuro coworkingu CO12. Ale jak to przy takich okazjach bywa, oczywiście zasługi nie są nasze w większości, tylko rzeszy osób, która nam w tym pomogła. I właśnie z tej okazji chciałabym wymienić tych najważniejszych, ponieważ tych osób było pełno i gdy tak patrzę na was, to mogłabym po prostu wskazywać, kto tu gdzie przecierał, wycierał i pomagał nam tą całą ruinę ogarnąć. W każdym razie bardzo wielkie podziękowania należą się Lucynie, która nam tutaj po prostu wieczory i noce poświęciła dla dobra tego otwarcia. Maćkowi, Marianie, która w ogóle zechciała tutaj wystąpić i zaszczycić nas właśnie swoją wystawą. Dziękujemy także Mai Zaborczyckiej, która w zasadzie jako pierwsza dała nam informację, że są takie lokale na Nadodrzu, że można je wynająć, że można stanąć do przetargu i w zasadzie od niej to się wszystko zaczęło. Panią z Urzędu Miasta Wrocławia, które naprawdę po prostu łamią wszelkie mity dotyczące urzędników i naprawdę wielkie brawo. Książki można pisać. Jest nam bardzo miło was wszystkich tutaj gościć. Pewnie zapomniałyśmy jeszcze o wielu osobach, którą należą się podziękowania. Dziewczynom, które tam po prostu są w tej chwili niewidoczne, ale robią dla nas kawał dobrej roboty i pomagają nam tutaj, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. Jest to nasza debiutancka inauguracja. Nigdy wcześniej nie organizowaliśmy imprezy na taką skalę, więc bardzo nam jest miło, że zaszczyciliście nas swoją obecnością i życzymy wam dobrej zabawy. Dziękujemy. Przed nami mnóstwo ludzi, którzy bawią się w rytm muzyki i popijają wino, czyli jest zabawa, ale nie tylko o to tu chodzi, czyli co, od poniedziałku co tu się będzie działo? W zasadzie już od jutra. Biuro coworkingu, czyli przyjdź, popracuj, wynajmij sobie biurko, pracuj w twórczej atmosferze, w naszej przestrzeni z ciekawymi ludźmi, nawiązuj kontakty, nawiązuj relacje biznesowe. Tam wisi mnóstwo wizytówek na takim pająku przy wejściu i to jest właśnie, służyć ma zadzierzgiwaniu kontaktów różnych ludzi, którzy tu się będą spotykać. Tak, to jest nasza sieć kontaktów, zapraszamy, żeby wieszać wizytówki, żeby nasze wspólne biznesy gdzieś tam się przenikały. No to jest jakby plus dla nas wszystkich. Ale to nie jest tylko biuro jednak, prawda? Dzisiaj zabawa, ale nie tylko dzisiaj. Jutro, pojutrze? Tak, jeśli chodzi o ten plan otwarcia, to z okazji otwarcia mamy 3 dni eventów kulturalnych. Jutro zapraszamy wszystkich na eventy co 12 minut, czyli 5 prezentacji na jeden temat Splendor z Odzysku. Wystąpi wiele ciekawych osób opowiadając na różne tematy. Będzie m.in. aktor pantomimy, osoba z grupy Neon Sight opowiadająca o tychże neonach odratowywanych. Będzie Magda Grobelna opowiadająca o dźwiękach z Odzysku oraz Basia Czerny z Dekobazaru o biżuterii z Odzysku nam opowie. Na ścianach wisi wystawa Marianny Sztur. To jest pierwsza, ale nie jedyna, bo będą inne, prawda? To nie jest tylko biuro. Tak, oczywiście. Chcemy, by ta przestrzeń tutaj właśnie była takim kulturalnym miejscem we Wrocławiu, by tutaj się działy różne rzeczy. Jesteśmy w ogóle otwarte na wszelkiego rodzaju propozycje, pomysły. Chcemy tutaj pokazywać filmy, promować artystów, promować też ludzi mało znanych, zwłaszcza wrocławian. Chcemy, by to miejsce, czyli CO12, stało się też takim miejscem jednoczącym nie tylko przedsiębiorców, ale też w ogóle ludzi zainteresowanych nad Odrze. Za wami kupa roboty, przed wami jeszcze większa kupa, że tak powiem. Bardziej zadowolone czy zmęczone? Dzisiaj bardziej zmęczone, myślę, że jutro bardziej zadowolone. No ale bo to wielki sukces, to nie jest pierwsze biuro coworkingowe w tym mieście, ale chyba, mam nadzieję, że te pozostałe się na mnie nie obrażą, pierwsze z duszą. Pierwsze największe, pierwsze w tym stylu, ale generalnie żyjemy w zgodzie, bardzo się lubimy z innymi coworkingami. Jakby szerzymy
wspólnie ideę coworkingu, to jest fajne. Dokładnie, tak. To miejmy nadzieję, że we wszystkich tych biurach, ale w waszym najbardziej spotykać się będą wszystkie kreatywne umysły. Tego wam życzę. Dzięki. Dzięki. Kusi urzędników przywykłych do zimnych, chłodnych biur do tego, żeby się przenieść do takiego miejsca jak to? No ja, myśmy tu już prawie zamieszkali. Może nie ja osobiście, ale moje koleżanki, które tutaj bardzo intensywnie pracują i współpracują, spędzają na nadodrzu i na łokietka naprawdę sporo czasu urzędniczego. Więc to przyciąga, bo fantastyczne też pomysły, które i kreatywne, które są tutaj realizowane. Jakie podobne inicjatywy dzieją się w okolicy? Czy to jest pierwsza jaskółka póki co? To znaczy skupiliśmy się tutaj na łokietka, jeżeli chodzi o tą rewitalizację społeczną, gospodarczą i będziemy powoli przechodzić na następne ulice. Myślę, że jednak jakiś czas jeszcze na nadodrzu spędzimy, zanim przeniesiemy się swoimi działaniami do innych dzielnic Wrocławia. CO12 dopiero zaczyna, wy już funkcjonujecie. Czy w ramach tych różnych dziwnych ludzi, którzy się spotykają, powstają jakieś takie układy współpracy z tego powodu, że się spotkali u was w biurze? Jak najbardziej. To jest tak, że gdyby nie coworking, to gdyby nie ta współpraca, nie byłoby sensu. To jest tak, że wspólnie sobie pomagają, wspólnie robią jakieś projekty i to jest chyba najfajniejsze. A to, że mamy przez rok, my zbieraliśmy tylu fajnych przyjaciół, to jest po prostu rewelacja. Ale to w ogóle zabawne, że taka idea coworkingu idealnie się wpisuje w takie mocno marketingowe hasło Wrocławia Meeting Place. Tak, no dlatego we Wrocławiu powinno być coraz więcej takich miejsc. Waszej zabawy. W tej zabawie chodzi o to, żeby przez 12 sekund zobrazować hasło, które tutaj organizatorzy tego całego przedsięwzięcia wymyślili. Losujemy. Wchodzimy, stajemy tam na tym prostokącie i po prostu. Dobra, no ale przepraszam, nie bądźmy gołosłowni. Jakbyś mógł nam pokazać, o co mniej więcej chodzi. Tak, proszę bardzo. Losuj. Losuję. Tak. Mam. Okej. Tak. Zapraszam teraz tam do prostokąta. Oczywiście. Mam hasło. Aha. Gotowanie. Hasło, gotowanie. Dokładnie. No to co? Załączam, tak? Idzie. Tylko musicie mi mówić, ile to jest. 12 sekund. To ja będę liczył. Okej. No to czas, start. Stop! Dziękuję bardzo. No i na tym polega wasz happening i zapraszamy kolejne osoby. Czy wy działacie też jutro i pojutrze? Działamy tylko dzisiaj. Następnie zmontujemy ten materiał i będzie w sobotę puszczany jako przerywniki tutaj tych całych imprez, które będą się działy przez całą sobotę. A w sieci też? W sieci to się pojawi dopiero po tych całym wydarzeniu jako spot promujący to wydarzenie. W ogóle całe biuro coworking 12. A później to jak będzie taka podstawa dla dalszego spotu reklamowego, który będzie stworzony dla tej działalności i będzie promował to miejsce i zapraszał ludzi. Ile razy?
razy zdarzyło ci się grać w biurze? Grać w biurze całkiem często, bo mam swój sprzęt ustawiony w moim biurze. Aha. A czy w takim razie, czy nie powinieneś, ale aby zrezygnować... Ale mniej ludzi jest w nim chociaż. Czy nie powinieneś, aby zrezygnować ze swojego i przenieść się tutaj? Nie jest to taki zły pomysł. No, ja mam troszkę dużo rzeczy, troszkę tak nie wiem, czy by mi wystarczyło miejsca tutaj i bym na pewno moją muzyką wkurzył innych klientów, ale generalnie myślę, że to jest bardzo fajne miejsce, jak się wyjątkowo zaczyna, jak się kończy studia i się zaczyna nową karierę, czy jest się entrepreneurem. I no, znam to, bo prowadziłem biuro w moim mieszkaniu wcześniej i to się nie da, bo po prostu trzeba oddzielić pracę od życia. I to jest właśnie fajne rozwiązanie, jak się nie stać na swoje biuro, to jest dobre, jak się zaczyna w nowym biznesie. No, czy w takiej branży jak twoja, która jednak tworzenie wymaga pewnego skupienia, byłabyś w stanie pracować w coworkingu, mieć biurko razem z innymi osobami? To zależy, ponieważ ja działam na dwóch frontach, ponieważ ja projektuję, zajmuję się projektowaniem graficznym i tutaj owszem tak, wręcz często jest potrzebne to, żeby świeżym okiem ktoś spojrzał, albo nawet laickim okiem ktoś spojrzał na dany projekt, który powstaje, ale jeżeli chodzi o już działanie stricte artystyczne dla samej siebie, to wymaga bardzo dużego skupienia, o które jest naprawdę ciężko nawet w warunkach zupełnego spokoju, także tu myślę, że z tym by było gorzej. To miejmy nadzieję, że twoje prace na ścianach tutaj staną się inspiracją dla kreatywnej pracy ludzi, którzy tu przyjdą do pracy w poniedziałek. No, byłoby bardzo miło. Dzięki wielkie.